dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Muzeum Pomorza Środkowego to oczywiście słupskie obiekty, jak Zamek Książąt Pomorskich czy Młyn Zamkowy, a także Biały Spichlerz, ale również obiekty chociażby w Swołowie czy w Klukach. I my dzisiaj w wielu tych miejscach zagościmy w związku z letnią redakcją Telewizji Słupsk. Zapraszam. Od kilku tygodni w ramach spotkań w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku rozmawiamy o ciekawym projekcie Tożsamość w zagrożeniu. Projekcie w ramach Kreatywnej Europy, który realizowany jest w 7 państwach w Europie. No właśnie, Pani Kasiu, mówiliśmy o celu tego projektu, co się będzie działo tutaj w ramach Muzeum Pomorza Środkowego, w ramach Waszych działań, ale co u partnerów? Tak naprawdę bardzo dużo się dzieje, bo rzeczywiście projekt jest bardzo ciekawy, bo dotyczy procesów migracyjnych w Europie w ostatnich 100 latach. Mhm. Czyli jest i taki proces niezwykły jak u nas, że wymieniła się cała populacja tak naprawdę na Pomorzu, ale są na przykład Samowie. Tak, północni i południowi. Otóż północni Samowie, ludy sami, stracili pastwiska dla reniferów i zostali wyparci na tereny południowych samych. I ten konflikt trwa do dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić, że koleżanka z muzeum ze Szwecji opowiadała nam, jak oczywiście w dobrej wierze, w przedszkolu postanowiono wprowadzić zajęcia dla dzieci, właśnie mówiące o ich kulturze. Dla południowych o południowej, dla północnych dla północnej. I okazało się, że jej synka w pewnym momencie zabrano z pomieszczenia pełnego dzieci razem z drugą dziewczynką, akurat jego kuzynką, bo on był tym północnym. Ojej. I tak, jak teraz dziecku wytłumaczyć, że są my i oni, prawda? Tak to niestety działa. Także to cały czas się w Europie i nie tylko dzieje, bo na przykład w Danii pojawiają się mieszkańcy Grenlandii. I to niestety nie jest tak, że mogą się wtopić w tłum, zmienić akcent, zmienić stroje, bo oni po prostu wyglądają inaczej. I to cały czas niestety też się dzieje i to są też dramaty ludzi. I właśnie koleżanka, która się tym zajmuje, jest przedstawicielką właśnie, może ma w rodzinie bardziej Grenlandczyków i może powiedzieć, że jest prześliczna. Ona nie powinna się w ogóle wtapiać w tłum. Ale no niestety są też bardzo dramatyczne sytuacje, bardziej dramatyczne opowieści, bo na przykład Uniwersytet z Wilna zajmuje się żydowskimi kobietami, którym się udało przeżyć wojnę, ale często za cenę tego, że traciły całą resztę rodziny, bo im się udało, a pozostałym nie. Chowały się w lasach, a tam partyzanci. I też trzeba było płacić w bardzo okrutny sposób za przeżycie. Także akurat jak Naringa nam opowiada te historie, które ona usłyszała. Ale rozumiem, że te historie gdzieś będą opowiedziane, oczywiście, nagrane i upublicznione. O to chodzi, ponieważ staraliśmy się znaleźć wspólny mianownik tych historii. I stwierdziliśmy, że tak naprawdę to emocje. Emocje i uczucia, które towarzyszą ludziom, którzy tracą swój dom i muszą gdzieś iść. I to jeszcze, że te historie bardzo długo pozostawały w ukryciu, bo my w ramach tego projektu mamy wsparcie psychologów, terapeutów po to, żeby nie skrzywdzić tych ludzi, z którymi rozmawiamy i żeby później nie skrzywdzić tych ludzi, którym przekazujemy te straszliwe historie. I właśnie jeden z tych terapeutów przekazał nam piękną metaforę, że to jest tak jak z wiadrem wody. Jeżeli masz wiadro i do tego wiadra nabierasz coraz więcej wody, to jest ci coraz bardziej ciężko. Natomiast jeżeli masz wokół siebie ludzi i możesz się z nimi tą wodą podzielić, to wam wszystkim jest lekko. To co, wspólnie będziemy pić tą wodę? Wspólnie będziemy pić tą wodę i nie trzeba się bać rozmawiać o trudnych rzeczach, bo to po prostu pomaga. Jest wiele osób, które do nas przychodzą. No i może bym coś opowiedział, ale to jest nieważne, to jest takie w ogóle bez sensu. Dla nas to jest ważne, bo historia to nie tylko ruchy wojsk, nie tylko zmiany na tronach, ale przede wszystkim... Przeżycia ludzkie, tak, i to, co się dzieje na co dzień. I to nas właśnie interesuje, jak ten Słupsk po 1945 roku wyglądał, jak sobie ludzie radzili w tej strasznej sytuacji. No i tak naprawdę, co dali przyszłym pokoleniom? Czy te przyszłe pokolenia znają te straszne historie? Czy może to były właśnie optymistyczne historie, bo przecież tak mogło być? I czy to ma jeszcze dla nich jakieś znaczenie? Bo tak naprawdę jak przychodzą dzieci do muzeum i pytam, skąd jesteście? Ze Słupska. No ale babcia to jest z objazdy. Także
Może i dobrze, że już nie wiedzą, że kiedyś tam... Może i dobrze, że tego nie przeżywają, tak? Nie potrafią odnieść do swojego doświadczenia. Warto wiedzieć. Tak. Warto i od wiedzieć. Tego my jesteśmy. Ale gdzie my będziemy mogli to zobaczyć, gdzie tego posłuchać, gdzie o tym poczytać? Poczytać już można w internecie i to nie tylko po polsku, ale też po angielsku, żeby każdy o tym wiedział. Już w przyszłym roku, w marcu, rozpoczynamy wystawę w Białym Spichlerzu, która pokazuje to, co nam się udało zebrać tutaj w Słupsku. A później z tej wystawy, z tych wystaw w tych 7 krajach, Słowenia robi taką objazdową wystawę o całym projekcie. A my tutaj w Słupsku dla wszystkich kręcimy film o tych 7 krajach i o tych 7 projektach, który też będzie w internecie do pobrania i będzie można posłuchać, co tak naprawdę ludzie nam opowiedzieli. To zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej Muzeum Pomorza Środkowego. Szukajcie Tożsamość w zagrożeniu. Tam te ciekawe, wyjątkowe, tragiczne często historie ludzi. My będziemy do tych tematów powracać, będziemy się w muzeum spotykać. 4 lata będzie realizowany projekt, więc naprawdę będzie o czym rozmawiać. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Zamek Książąt Pomorskich, 2 piętro Muzeum Pomorza Środkowego przygotowało stałą wystawę. Wystawę, ja bym powiedziała, skarbów. Jakich skarbów? O tym opowie Państwu Joanna Rutkowska. Dzień dobry. Asiu, co tutaj mamy? Co tutaj zgromadziliście? Co słupszczanie? I nie tylko, bo także mieszkańcy okolicznych miejscowości, przyjezdni, turyści jeszcze mogą zobaczyć. Oj tak, przyznam, że jest tutaj na czym oko zawiesić. Wystawa zawiera ponad 1400 eksponatów i są to głównie sztućce, srebra, ale także elementy zastawy stołowej, naczynia i ogólnie wystawa skupia się wokół stołu, o czym mówi sama nazwa wystawy. Naprawdę jest co zwiedzać tutaj. Jakich możemy tu producentów spotkać? Kto wyprodukował te sztućce? Głównie są to sztućce europejskich manufaktur, głównie niemieckich i polskich. I takim trzonem wystawy są sztućce wyprodukowane w latach 1875-1939. Głównie też właśnie w polskich fabrykach, fabryce Norblina i nie pamiętam teraz nazwy. To sobie będziecie musieli Państwo tę informację uzupełnić, przychodząc tutaj. Zachęcamy bardzo serdecznie. 1400 eksponatów. Srebro, złoto. Głównie srebro, ale zdarzają się tutaj też eksponaty platerowane, czyli troszeczkę oszukane, czyli stop metalu, który jest pokryty cienką warstwą srebra bądź czasami też i złota. Tak, jak sama nazwa wskazuje, zastawa świadczy o tym, że jest to dosyć majętny zasób, ekskluzywny. I świadczy o zamożności danej rodziny. Dlatego no właśnie, bo skąd w ogóle te zbiory? Skąd macie te eksponaty? No, największa część wystawy, to jest ponad 800 sztućców, to pochodzi z prywatnej kolekcji, którą muzeum odkupiło w 2018 roku. Pokazywaliśmy tą kolekcję 3 lata temu na wystawie czasowej. Teraz, kiedy kolekcja już należy do muzeum, możemy pokazywać ją w całości. Uzupełnieniem tej wystawy są skarby, które zostały znalezione w latach 80. XX wieku. Jest to tak zwany skarb Kaiserów bądź Kleistów, bo to w zależności na które nazwisko spojrzymy, są znakowane herbem Kleistów, natomiast wskazała ukrycie skarbu pani Kaiser. Chodzi tutaj o willę przy ulicy Traugutta w Słupsku. Tam niemiecka rodzina, która zamieszkiwała tą willę, uciekając przed wojną, schowała ten skarb w piwnicy. Po 40 latach potomkini przyjechała tutaj do Słupska, wskazała miejsce ukrycia tego skarbu i faktycznie okazało się, że jest tam ponad 300 sztućców sreber, z elementów zastawy stołowej, plater, także no, przepiękny skarb. Ówczesne przepisy mówiły o tym, że no, to co znajduje się w ziemi należy do skarbu państwa. W ten sposób to się znalazło tutaj u nas, także jest co oglądać. No właśnie, dzięki temu możemy to teraz podziwiać. Jeśli chcecie Państwo
dowiedzieć się, na czym i czym jedli nasi przodkowie w okresie od XVII do XXI właściwie wieku. Tak. No to warto odwiedzić Muzeum Pomorza Środkowego. Jak ta wystawa jest otwarta? Codziennie? Jak to wygląda? W jakich godzinach? Wystawa jest czynna w godzinach otwarcia muzeum, czyli od środy do niedzieli. Przy czym wspomnę, że środa jest dniem bezpłatnym, także zachęcamy. A od czwartku do niedzieli od godziny 9.30 do 17.00 serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Można tylko popatrzeć. Nie wolno dotykać. A szkoda. Są cudne. Dziękuję bardzo. W dniach od 1 do 9 września w Rowach odbywał się 6. Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski. Wystawę poplenerową Pasje w drewnie ukryte, legendy słowińskie oglądać można przed Białym Spichlerzem w Słupsku. My również tam wczoraj spotkaliśmy się z twórcami. Oto efekty tych spotkań. A wam, szanowni rzeźbiarze i rzeźbiarko jedna, bo tylko jedna była wśród tych 10 osób, serdecznie chcemy podziękować za wytrwałość, że przyjeżdżacie. Przy okazji powiem, że nazywa to się plener międzynarodowy, ponieważ zarówno Zelke, jak i Jürgen są z powiatu zaprzyjaźnionego z powiatem słupskim Herzog zum Lauenburg. I nie widzę tutaj Aleksandra. Gdzie jest Aleksander? Ma problemy z samochodem, ale taki malutki człowieczek, proszę Państwa, to jest jego rzeźba, który jest również zaprzyjaźnionego powiatu z powiatem słupskim, powiatu cieszyńskiego. I za to Wam serdecznie dziękuję, że przyjechaliście. Moja rzeźba przedstawia księżniczkę, która zbiera dziesięcinę od ludności, ale taka bieda nastała, że im zabrakło na polach, bo słońce wysuszyło, więc przyszli do tejże księżniczki, choćby rybę im dała, a ona chytra, nawet diablowata, bo tu ten różek jest, jej spojrzenie jest takie bardzo przebiegłe, ja nie mam ryby, nawet ryby nie ma, a w tych swoich kudłach ją ukrywa, tu za plecami mam tą rybę. No cóż, taki los. Trzeba się dzielić. Natomiast są to legendy słowiańskie. Tomek Groński ma diabła. On budował kościół, ale symbolika jest diabelstwa taka, że zazdrości kościołowi, że kościół wystawia wielkie kościoły, świątynie. Wobec tego Belzebub zwołał wszelkie diabelstwo i ogłosił, że szukajcie, my też musimy postawić jakieś wielkie zamczysko dla siebie, bo nie możemy mieszkać w jarach, szczelinach, rozpadlinach, gdzie w dziuplach, rozwaliskach, tylko musimy postawić sobie wielki zamek. I zwołał wszystkich diabłów i nakazał, żeby szukali miejsca na tym świecie, a przy okazji zbierali kamloty. Był jeden uparty diabeł, wybrał się na dalekie strony. Stamtąd miał taką zwaną skałę Stelle przyprowadzić, ale siły go po drodze opuściły. Upadł kamień, a był uparciuch i on ten kamień toczył, a był z gramatyki, był neptyk, więc nie znał kierunków. I co się stało? Przychodzi do mnie chłopczyk 5-letni, pyta się, proszę pana, czy pan wie, jak powstały drogi? Ja mówię, wiem, bo moi rodzice nie wiedzą. Ja im to powiedziałem, że wtedy ludzie, ten kamień się toczył, było twarde i ludzie chodzili i z te miejsca zaznaczali żywami. Józko, powiedz mi, dlaczego jesteś dzisiaj w stroju Szkota? Och, mój syn 3 lata temu połamał się na rowerku, kręgosłup, dzisiaj jeździ na wózku, dzisiaj został zatrudniony w Szkocji, spotyka się z ludźmi z podobnymi urazami. Daje im siłę przetrwania, żeby nie siedzieli, żeby nie byli zamknięci. Poznają kulturę Szkotków, poznają tych ludzi, oni są bardzo mili, są jak owieczki, są tacy grzeczni. Wobec tego oni, jak miał tylko skarf, nosiłem szalik tylko, to oni mówili, ty jesteś Szkotem. No nie mogę ich zawieść. Kupiłem sobie kilt. To znaczy ja starałem się wyrzeźbić malarza słupskiego. I w pewnym momencie pojawiły mi się sęki i musiałem go trochę upodobnić do siebie. Bo on mówi, słupski artysta, a ja jestem z okolicy Słupska, także też słupski artysta.
Może nie legendarny, ale będę. Legendarny, legendarny. Kazimierz, opowiedz mi o całej atmosferze tego plenery. No było bardzo przyjemnie, deszcz bardzo mało padał. Poza tym mieliśmy dach nad sobą, taką wiatę. No i mieliśmy ładne kołeczki, tylko niektóre były z niespodziankami. Były jakieś sęki, to trzeba było trochę pogłówkować. Atmosfera była bardzo dobra, byli goście z Niemiec. Magdalena Lesiecka, etnografka, etnolożka i kobieta, która wszędzie... Wszędzie. Wełnę. Itka. Itka jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, Pani Magdaleno. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastajemy Panią przy pracy, choć podczas przyszłoniedzielnej imprezy tutaj w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, imprezy, która nosi tytuł Pożegnanie lata, jesień się pyta, co lato zrobiło. Będzie Panią też można zobaczyć w takim stroju i przy takim akcesorium. Tak, ponieważ jesień tak naprawdę to jest ten czas, kiedy na wsi kończyły się różnorodne prace na polu, czyli wykopywano zbiory, plony, podsumowywano, ale to był też czas rozpoczęcia wchodzenia w różnorodne obowiązki w zaciszu domowym. Więc między innymi był to wspaniały czas dla kobiet, które spotykały się przy kołowrotkach, przy darciu pierza, przy gręblowaniu wełny. Spędzały prac przy takiej dość monotonnym zajęciu, ale miały też czas dla siebie, na rozmowy, na śpiew. Ale no właśnie, bo to jest takie zajęcie, które nie przeszkadza w rozmowie, w opowieściach, w plotkowaniu. Jak najbardziej. Myślę, że to był piękny czas dla samych kobiet, ponieważ w takich zajęciach zazwyczaj mężczyźni nie uczestniczyli, chyba że nagle przybył jakiś grajek, skrzypek, czy żeby troszeczkę umilić panią czas. A to była świetna okazja do tego, żeby nie tylko poznawać własne historie, żeby móc poplotkować tak o mężach i nie tylko, ale żeby też dzieci mogły się uczyć swoich obowiązków, wsłuchiwać się w legendy, w historie rodzinne. To był taki dobry czas na po prostu wspólne bycie. Żeby ten przekaz pokoleniowy też się odbywał. Tak, jak najbardziej. I dlatego chcemy zrekonstruować to nie tylko pojedynczą pracę, żeby ukazać oczywiście samo rzemiosło, jak przędzenie, jak tkanie się odbywało i właśnie te prace rozpoczynano jesienią, ale żeby ukazać ten zwyczaj spotykania się wspólnego. No właśnie, bo trochę my się przeniesiemy w przyszłą niedzielę 20 września podczas tego wydarzenia, o którym mówimy. Trochę się przeniesiemy w przeszłość o 100 120, 150 lat? I 120 i właściwie 70 lat, ponieważ nasze wnętrza, naszych chałup reprezentują różnorodny okres, czyli od drugiej połowy XIX wieku aż do lat powojennych i staramy się, aby te wszystkie pokazy, które są prezentowane w tych wnętrzach, odzwierciedlały ten okres. Czyli troszkę będzie można popodglądać dawnych mieszkańców tych pomorskich ziem przy ich normalnej wczesnojesiennej pracy. Dokładnie. Będzie i podsumowanie plonów, stąd pokaz wykonywania wieńca dożynkowego, ponieważ dożynki tak naprawdę odbywały się i w sierpniu, i we wrześniu. To był ten czas podsumowywania, zakańczania, tworzenia właśnie wieńców dożynkowych i świętowania. To był czas obfitości. Jesień dawała, zapewniała dużo jedzenia, stąd też właśnie teraz rozpoczynano różnorodne spotkania towarzyskie, ale też wesela. To był czas, kiedy można było sobie pozwolić na wyprawienie uczty, przyjęcia dla najbliższych. Bo po pierwsze był czas, a po drugie było co postawić na stół. Tak, dokładnie. Więc oprócz tego, że rzeczywiście kończono pracę, tak jak kopanie ziemniaków, to też będziemy pokazywali na tym wydarzeniu. Będziemy uzyskiwać sok z buraków i wiele innych takich prac polowych, jak młócenie zboża, czyszczenie go na wialni, czy mielenie zboża na żarnach, ale też właśnie takie prace jak naprawianie sieci, sprawowanie łodzi. No właśnie, bo przecież tutaj obok jeziora, czyli ryby, czyli może też niedaleko i to też była rybołówstwo, potężna gałąź
przemysłu. Tak, przede wszystkim to była dawniej osada rybacka. Tak naprawdę w latach 20., 30., kiedy zmoliorowano łąki, ponieważ tu jest bardzo podmokły teren, wtedy dopiero gospodarze zaczęli trudnić się także uprawą pól na większą skalę swoich ogrodów. Stąd my dzisiaj też pokazujemy właśnie mucenie zboża i tak dalej, ale pierwotnie zamieszkiwali tę wieś głównie rybacy. Stąd nie tylko eksponaty różnorodne, które tę kulturę reprezentują, ale także pokazy, różne prezentacje tych umiejętności, jak łatanie, naprawianie sieci kleszczką, jak smołowanie łodzi, czyli przygotowywanie ich po sezonie tym głównym, przed sezonem zimowym, kiedy łódź musi być bardziej odporna na wilgoć. I to wszystko będziemy mogli zobaczyć, ale czy też będziemy mogli, tak jak pani, usiąść przy tym urządzeniu i spróbować się? Tak naprawdę do tej pory staraliśmy się angażować w dużym stopniu odwiedzających ale nas. Ale ten rok jest inny. Ale ten rok jest niestety specyficzny. Stąd też w pewnym stopniu będą ograniczenia, jeśli chodzi o dostępność wszystkich przestrzeni. Będziemy wchodzić do chałup, ale tylko do pewnego momentu. Przez próg będziemy zaglądać do wnętrz, gdzie będą tkaczki, przątki, gdzie panie będą gotowały. Będzie tych kulinariów z całą pewnością mniej niż do tej pory, jako wskutek panującej pandemii, ale nie zabraknie tych swojskich zapachów. No właśnie, i te smaki będziemy mogli poznać? Tak, będziemy mogli poznać smak brukwianki, ponieważ teraz dojrzewa brukiew. Jest najwspanialszy czas na gotowanie takiej zupy na wędzonej gęsi z dodatkiem innych darów ogrodu. Ale będzie też klite plume, specjalność tej wioski, tego regionu słowińskiej tradycji kulinarnej, czyli zupy gotowanej na gęsinie, ale z kluseczkami i ze śliwkami, z węgierkami. Będzie także kartoflanka, czyli takie typowe dania, które w tej kuchni słowińskiej gościły. Poza tym, czego tak naprawdę zabraknie pod naszymi strzechami, będą mogli odwiedzający nas goście odnaleźć na kiermaszu, gdzie nie zabraknie, myślę, dobrodziejstw jesiennych. Będą miody, ryby, różnorodne przetwory. Czyli swoją prywatną spiżarnię też na zimę będzie można uzupełnić. Będzie można uzupełnić smaki, podniebienie, ale też własne spiżarnie. I to wszystko czeka nas w niedzielę, ale... Ale wieś słowińska to również muzyka. Muzyka, stąd chcemy tak w bardziej naturalny sposób tym razem dopełnić tej warstwy muzycznej poprzez śpiew. Tradycyjny, czyli tam, gdzie będą przątki, gdzie spotykały się kobiety, tam zawsze był śpiew. Biały, czyli taki bardzo otwarty, typowy dla dawnych wiosek, zarówno słowińskich, kaszubskich, jak i w wielu innych regionach. Naturalny, mocny, który miał taką siłę po to, aby móc się komunikować także na polu, na dworzu, ale oczywiście także w izbie. I tego będziemy mogli doświadczyć. A nawet się nauczyć. Tak, myślę, że tak. Zapraszamy Państwa do Kluk w przyszłą niedzielę, ale tak naprawdę zapraszamy Państwa przez cały rok, bo Kluki to nie tylko początek maja i koniec września. Tutaj cały czas coś się dzieje i cały czas można podglądać te dawne prace mieszkańców tych ziem. Tak, serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Będziemy prząść jeszcze? Będziemy. A pani, a ja będę podglądał. Możemy też pana, mogę zaprosić do gręplowania wełny. Ja się nie mogłem doczekać czyli tego. Rozczesywania, ponieważ wełnę trzeba rozpulchnić, pozbawić wszystkich zanieczyszczeń. Ona jest brudna po prostu. Owca na siebie zbiera, tak. Mhm. Więc jest to dobra siłownia z dawnych lat. Mhm. Należy od siebie, używając tych szczotek. Jak rozumiem, jestem właściwie ubrany do tego typu prac, prawda? Najwłaściwiej. I to długo trzeba było tak postępować? Aż ta wełna... Ona nam powie, kiedy już jest myślę, dobra? Myślę, że będzie pan tak? widział. Mhm. Och, czasami właśnie, kiedy nic się zerwała, można było użyć do tego spinki. Albo w tym czasie pośpiewać. Można. Można. Mogę zaprezentować fragment. Proszę. Leży bot, kłele wrot, ha cholewka we wse, nic nie dbom, że ją mam, pięć chłopaków we wse, nic nie dbom, że ją mam, pięć chłopaków we wse. Tra la 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 la